Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego blędzenia. Dzisiaj miasto, i wieś w średniowieczu. Ja zazwyczaj takie tematy nazywam dosyć nudnymi, bo one nie opowiadają o wielkich czynach. Ciekawych, intrygujących postaciach, i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajcie, że tego typu gospodarczo-społeczne tematy są wręcz niezbędne do tego, żeby zrozumieć istotę czasów, o których opowiadamy, jak i każdych innych, o których będziemy opowiadać. No niestety tak to już jest, że wielka polityka bardzo często jest wynikiem Gospodarki, ekonomii albo zmian społecznych. Dlatego tak właśnie szalony, istotny temat dzisiaj będziemy poruszać, czyli miasto i wieś w średniowieczu. Na czym zatrzymaliśmy się? Ano, wczesne średniowiecze, jak już wspominaliśmy, to jest ogólny taki upadek gospodarczy Europy. W porównaniu oczywiście z czasami, Antycznymi. Dopiero to załamanie gospodarcze zacznie zmieniać się, zacznie nabierać takiego pędu, zacznie zmieniać się w sukces, gdzieś tam w X, X, XI wieku. Do tego czasu to załamanie gospodarcze trwa, jest związane z wędrówkami ludów, z wojnami na niespotykaną do tej pory skalę. Jak i ogromnym wyludnieniem dużych obszarów Europy. Również we wczesnym średniowieczu mamy do czynienia po takiej wstępnej stabilizacji z kolejnymi najazdami, prawda? Czy to Wikingów, Arabów, Węgrów itd. itd. To wszystko doprowadza nam do powstania wspominanej już wcześniej Włości, czyli takiego samowystarczalnego gospodarstwa, które produkuje tylko i wyłącznie na własny użytek jakiegoś rozwoju. Nikt w takiej włości nie planuje. Po prostu wystarcza to, by zaspokoić swoje wewnętrzne potrzeby. Nie? Wielcy panowie feudalni zbierają daniny też, by zaspokoić swoje potrzeby, utrzymać swoich ludzi, swoją siłę zbrojną, zapłacić jakiś podatek. Nic w zasadzie więcej. W X-XI wieku sytuacja troszeczkę się uspokaja, czyli te najazdy ustają. Europa wchodzi w dosyć długi okres spokoju. Nie bez znaczenia są różne nowe rozwiązania techniczne, które pojawiają się w rolnictwie. Przede wszystkim musimy tutaj wspomnieć o Trójpolówce, czyli już gdzieś tam wcześniej podczas kolonizacji niemieckiej w słuchowisku. O tym mówiliśmy, ale warto o tym również powiedzieć jeszcze raz warto o tym przypomnieć, czyli system uprawy, który był do X-XI wieku, to jest tak zwana dwupolówka, czyli po prostu dział ziemi jest podzielony na dwie części, jedna część leży u gorem, drugą część obsiewa się jakimś zbożem i prawda na zmiany. Teraz upowszechnia się tak zwany system trójpolówki, czyli Dwie trzecie ziemi jest obsiewane, a jedna trzecia ziemi leży ugorem. To powoduje, że możemy wprowadzić płodozmian. Prawda? Płodozmian z kolei powoduje, że nie wyjaławiamy nadmiernie ziemi, ponieważ każda roślinka wyciąga sobie z gleby inne składniki potrzebne jej do życia. To również powoduje, że zmienia się także pora zbiorów, no bo każda roślinka dojrzewa sobie troszeczkę w innym czasie. Jeżeli zmienia się pora zbiorów, to mamy więcej jedzenia, prawda? Ponieważ tych zbiorów możemy dokonywać częściej. Oczywiście ktoś może powiedzieć, nie zmienia się cały czas ilość ziemi, to jest jak najbardziej prawda, ale odpowiednie gospodarowanie tąże może spowodować zwiększenie wydajności i tak się właśnie dzieje dzięki wprowadzeniu systemu trójpolowego, przepraszam, nie dwupolowego, trójpolowego. Nowe narzędzia, głównie metalowe, zaczynają wypierać te starsze drewniane. Tak właśnie drewniane radło zostało zastąpione żelaznym pługiem. Wprowadza się również brony. Do spulchniania gleby. Kosa zastępuje sierp. Nie? To wszystko powoduje nam, że wieś uzyskuje większe plony, więcej ziarna. Jest oczywiście problem, bo więcej ziarna to oczywiście jakaś moc przerobowa żaren, które muszą teraz to ziarno przemielić na mąkę, też jest w średniowieczu ograniczona. Wobec tego wymyśla się nowe, znaczy nowe. Jakie tam nowe w starożytności już dawno znane, ale teraz za pomocą klasztorów upowszechniane coraz bardziej w Europie młyny wodne. Europa ma bez liku różnego rodzaju rzek, rzeczek, innych cieków wodnych, wykorzystuje się je teraz na masową skalę, by zakładać na nich różnego rodzaju, różnej wielkości młyny wodne, które wspomagają mlenie tego ty tego ziarna, prawda? W związku z tym ogólnie mąki żywności jest więcej. Jeżeli jest więcej żarcia, byśmy powiedzieli brutalnie, to również będzie więcej ludzi, ponieważ jesteśmy takim samym gatunkiem jak wszystkie inne zamieszkujące naszą planetę. No i skoro w naszych siedliskach pojawia się więcej pokarmu, jest to automatycznie sygnał do tego, że możemy się skuteczniej rozmnażać. Gdzieś na przełomie XI i XII wieku, słuchajcie, następuje taki moment, pierwszy od starożytności, że żyje w Europie tylu ludzi, że zachodzi potrzeba zakładania nowych osad. To jest bardzo istotna sprawa, warta podkreślenia. Po raz pierwszy od upadku starożytności Europa zwiększyła swoją ludność w XI-XII wieku na tyle, że ona się nie mieści w tych osadach, w tych wioskach, w tych miasteczkach, które istnieją. Zachodzi potrzeba zakładania nowych. Pojawia się nam wobec tego bardzo duża grupa ludzi, którzy nie mają zajęcia, prawda, no bo jeżeli trzeba zakładać nowe osady, nowe wioski, nowe miasta, to znaczy, że ludzie mieszkający w tych starych no, nie mają za bardzo co ze sobą zrobić i jest ich po prostu za dużo. Mówimy o eksplozji demograficznej. Oczywiście idą pod topory nieużytki. To jest jakby pierwszy taki pierwszy widomy znak tego przeludnienia, prawda? Że zakładane są nowe osady w miejscach, w których mogą one istnieć, a do tej pory jeszcze nie istniały. Później pojawia nam się zjawisko emigracji, czyli. No, zamiast zakładać nową osadę gdzieś w sąsiedztwie, możemy wyemigrować gdzieś dalej, prawda? Tym bardziej, jeżeli ta ilość tego terenu pod te nowe osady w sąsiedztwie zaczyna się kurczyć, no bo przecież ta ilość ziemi w Europie zachodniej nie jest z gumy. No i tak obserwujemy tutaj emigrację Francuzów do Hiszpanii, Flamandów do Anglii, Niemców na wschód Europy. To jest zjawisko tak zwanej kolonizacji niemieckiej, którą będziemy tutaj przeżywać, ale ogólnie wiele obszarów Europy przeżywa to zjawisko, właśnie migracji, ale już nie związanej z wojnami, z wędrówkami całych plemion, ale po prostu z wyjazdami za chlebem, nie? z szukaniem nowego miejsca do prowadzenia biznesu, tak by można było jeszcze dzisiaj powiedzieć. Powstają wioseczki, wioseczki nowych typów. W zasadzie wyróżniamy Dwa takie typy zakładanych osad, czyli wioska, którą nazywamy owalnicą i ulicówką. Owalnica to po prostu domki skoncentrowane wokół jakiegoś naczelnego placu zwanego Majdanem. Na tym placu zazwyczaj stoi kościół, karczma, jakiś tam cmentarz, i wokół gdzieś grupują się domki. No i ulicówka takich na przykład miejscowości, w Polsce cały czas mamy bardzo, bardzo dużo, ponieważ no, ten charakter gdzieś tam przetrwał, nie? czyli domki rozłożone wzdłuż głównej ulicy, a pola należne tym domkom, tym rodzinom, gdzieś tam prostopadle od tej ulicy się rozchodzące. Czasem te wioski sięgały nawet kilku kilometrów, prawda? Rozciągnięte wzdłuż jednej uliczki. Panowie. Feudalni są dosyć zadowoleni z tej sytuacji, prawda? ponieważ więcej wiosek, więcej ludzi to więcej danin, więcej dochodów. Stopniowo, panowie, wielcy panowie feudalni będą również zmieniać swoje zasady zarządzania tymi dobrami polegające na tym, że zaczną przechodzić z systemu danin na system czynszów pieniężnych czyli jakby zmienia się forma opodatkowania ludności. No nie potrzeba już tym panom feudalnym aż tyle tego jedzenia, ponieważ produkuje się go bardzo dużo. No nie zapominajmy, te daniny były głównie w naturze płacone. A teraz ta ilość tego mięsa, tych zbóż, tej mąki, tych wszystkich produktów rolnych jest na tyle duża, że no najzupełniej w świecie, naj, najzwyklej w świecie ci panowie feudalni nie mieliby z tym po prostu co zrobić. Wobec tego wolą Zażądać od chłopów pieniędzy, nie? Wy chłopi, idźcie, sprzedajcie to sobie gdzieś, zróbcie coś z tym, a nam przynieście pieniądze. O wiele bardziej nam się przydadzą pieniądze niż to żarcie, które z kolei my teraz byśmy musieli gdzieś sprzedawać. Chłopi wobec tego wchodzą nam w obrót pieniężny. To jest bardzo istotne, ponieważ chłopi stanowią ogromną część mieszkańców całej ówczesnej Europy. I zostają włączeni teraz w obrót pieniężny. Jak się domyślacie, ten cały obrót pieniężny i historia pieniądza nabiera w tym momencie ogromnego tempa. Jest to korzystne również dla chłopa, ponieważ część zysków mogą sobie zostawić. Nie muszą już oddawać prawda, wszystkiego. <laughs> mogą po prostu sprzedać z zyskiem płody rolne, produkty rolne. Należny podatek oddać Panu, resztę sobie zostawić, prawda? Tu oczywiście cena jest zależna od tego, za ile chłopi to wystawią, ale mają możliwość zarabiania. Wcześniej, no, nie za bardzo taką możliwość posiadali. Jeżeli mają jakieś pieniążki, które zostały po opłaceniu podatku, mogą coś kupować. Mogą kupować u rzemieślników jakieś potrzebne dla siebie. Produkty, niekoniecznie narzędzia. Zaczyna się, słuchajcie, historia gospodarki, tak naprawdę opartej na pieniądzu. Znaczy, pamiętajcie, zaczyna się no w starożytności, to wszystko hulało i kwitło 10 razy lepiej, ale po tych, tych wiekach ciemnych, po tym takim upadku, rozpoczyna się to na nowo. Odżywa to wszystko, i znowu pieniądz jako taki wraca do łask, rozpędzając nam powolutku. Gospodarkę. Skoro mówiliśmy, że rzemieślnicy mogą sprzedawać, że tym samym kupcy mają czym handlować, no bo jest grupa ludzi, która chce kupować, no to rozwijają się też i miasta, odżywają nam miasta, w których to właśnie żyją ci rzemieślnicy i kupcy. Zresztą do miast przenosi się znaczna część ludności wsi, ponieważ można już przestać żyć tylko i wyłącznie z roli, no bo wcześniej, jak ktoś sobie czegoś nie obsiał, nie zorganizował świnki, kurki, no to, hm, to jeżeli te włości produkowały na swój własny użytek, no to był kłopot z jedzeniem. Nie? Natomiast teraz można przenieść się do miast i żyć normalnie, żyć z rzemiosła i handlu, ponieważ ilość klientów, ilość chętnych na zakup towarów stale rośnie. W XI wieku również rozpoczyna nam się rozwój miast. Rozwój miast, które zyskują swój własny samorząd, zyskują wolności bardzo dużo. Tutaj mówimy, że powiet... mówiło się tak, naprawdę, że powietrze miejskie czyni wolnym, nie? wolnym oczywiście od ucisku feudałów, bo te miasta miały dużo więcej niezależności niż wioski. Oczywiście te miasta. I stare i nowe lokuje się teraz według nowych praw, też wspominanych przeze mnie w temacie o kolonizacji niemieckiej. No, takim widomym znakiem tych nowych praw jest układ przestrzenny też tych miast, prawda, który widzimy do dzisiaj, czyli w środeczku rynek, promieniście rozchodzące się ulice, jakieś mury obronne z bramami, i tak tak dalej, z murami obronnymi, nie i tak dalej, i tak dalej. Także ten charakter średniowiecznych miast. Ma właśnie związek z tymi zmianami, które w Europie właśnie wtedy będą zachodzić. Bardzo wielką rolę w rozwoju miast będą pełniły targi i osady targowe, które z czasem będą przekształcać się w miasta. Tutaj szczególnie XIII wiek bardzo mocno nam pokaże, że te osady targowe błyskawicznie są w stanie Przekształcić się w prężne ośrodki handlowo-rzemieślnicze. Pojawia się nam w tym XIII wieku już taka znaczna sieć miast, możemy powiedzieć. Czyli to nie jest tak, że miasteczko jest jakieś jedno i długo, długo, długo nic, tylko pojawia nam się dosyć fajna, już liczna sieć, niewielkich jeszcze, ale jednak miast. W tych miastach, jak wspominaliśmy, tworzą się samorządy, rady miejskie, nazywane są te, te organizmy komunami, Czyli takimi wspólnotami, no a zamieszkują te miasta obywatele tychże miast. Nie? Oczywiście to słowo obywatel tam nie ma za dużo związku z tym dzisiejszym tego słowa rozumieniem, ale używamy takiego, takiego określenia na mieszkańców miast, że są to obywatele miejscy. No ich możemy podzielić na patrycjuszy, czyli tych najbogatszych, na pospólstwo, czyli tych średnio zamożnych i na plebs. Czyli tych najbiedniejszych. Pamiętajcie, nie mylcie, pospólstwo i plebs to nie są te same terminy. Nie? Ci najbiedniejsi to jest oczywiście plebs. Miasta bardzo mocno chcą uniezależnienia od feudałów i będą do tego dążyć. Bardzo często wykupują się za pomocą sowitych opłat od władzy feudałów lub wręcz stawiają im. Zbrojny opór, i takim rejonem, gdzie miasta osiągną najwyższy pułap samodzielności, i też największe bogactwo będą Włochy północne, prawda te przepiękne, przecudowne, włochy północne, w których każda komuna miejska to zupełnie oddzielny świat arcy bogaty, arcy ciekawy, i tym samym właśnie włochy północne staną się już na dobre w historii Siedliskiem wszystkich pozytywnych zmian, które stamtąd będą teraz na Europę promieniować. Nie? Będziemy mówili o renesansie, będziemy mówili o edukacji, będziemy mówili o zmianach w, nawet i w kuchni nie? Tutaj, no, no praktycznie wszystko, co dobre wypływało z tamtych rejonów z Włoch Północnych. No, nie, nie tylko co dobre, prawda? Bo, bo i znalazłoby się dużo przykładów złych rzeczy, ale oczywiście reasumując to wszystko, dla Europy to było niesamowite szczęście posiadać taki region jak właśnie Włochy Północne. A z kolei właśnie Włochy Północne swoje bogactwo i swój rozwój zawdzięczały eksplozji demograficznej i rozwojowi ekonomicznemu miast, jak i wrodzonej Włochom zaradności. Handel, który stanowi coraz większe źródło bogactwa, właśnie w tych miastach nam gości. Kupcy by sprawniej prowadzić ten handel łączą się w tak zwane gildie, czyli stowarzyszenia kupieckie. Tutaj te gildie, oczywiście ich interesy głównie polegają na tym, że razem jest łatwiej, prawda? Ochrona tych interesów, to jest główny cel gildii kupieckich. Całe miasta również chcą chronić interesy tych gildii, no bo Dobrze prosperująca gildia kupiecka w danym mieście to oczywiście powodzenie finansowe całego miasta. Nierzadko te gildie będą wyznaczać całą politykę tych miast. Nierzadko te miasta z powodów tych gildii będą łączyć się w większe organizmy handlowe. Takim świetnym przykładem jest na przykład pół, no, przepraszam, Masło Maślane, takim świetnym przykładem jest. Związek hanzeatycki, czyli tak zwana Hanza, jest to związek miast północnej Europy, głównie nad morzem północnym, głównie nad Bałtykiem. Nad morzem śródziemnym oczywiście, że będą dominować miasta włoskie, tak jak Genua, Wenecja, Pisa, prawda, które z, z czasem będą osiągać bardzo duże znaczenie polityczne. Oczywiście ta Hanza przetrwa bardzo bardzo długi kawał historii i również będzie odciskała swoje piętno w polityce jak najbardziej na przykład Gdańsk będzie należał do Hanzy i bardzo często w sporach z polskimi królami będzie odwoływał się do pomocy swoich gospodarczych sojuszników jarmarki szampańskie z pewnością już gdzieś tam słyszeliście o czymś takim głównie Rozprzestrzeniające się właśnie w tym francuskim regionie, w Szampanii, ale z czasem obejmujące całą Europę, czyli regularne imprezy targowe, prowadzone nie na skalę lokalną, ale na skalę międzynarodową. Nie? Czyli z całej Europy zaczynają zjeżdżać kupcy, zaczynają zjeżdżać klienci, by brać udział w tego rodzaju jarmarkach. Nie? Tu opłaca się jechać nawet bardzo, bardzo daleko, by. Wziąć udział w tej imprezie, w tych interesach, które tam będą się działy. Bardzo duże transakcje, jak na owe czasy, są zawierane, obowiązujące nierzadko latami, czyli to się nam zaczyna bardzo ładnie zmieniać. Nie? Transakcje nie tylko wyglądają w ten sposób, że coś kupujemy, zabieramy, zostawiamy pieniądze i idziemy, ale zaczynają podczas tych jarmarków zawiązywać się transakcje, kontrakty, można powiedzieć. Które mają trwać dłużej. W związku z tym musi powstać troszeczkę inna forma obrotu gotówkowego, a raczej powiedzielibyśmy, bezgotówkowego. Powstają nam banki. Nie? Tu znowu specjalistami w tej dziedzinie będą Włosi. No a jakże mogłoby być inaczej, prawda? Handel bezgotówkowy oparty na wekslach, również wspominane przeze mnie. Wyprawy krzyżowe do tego się przyczyniają, ogólnie handel na duże odległości i na długi okres czasu wymaga troszeczkę innego podejścia do finansowania tego handlu, prawda? W związku z tym pojawiają się banki, czyli instytucje, które przechowują pieniądze, pojawiają się weksle, czyli dokumenty pozwalające podróżować bez pieniędzy, a w miejscu docelowym udajemy się z takim wekslem do filii Powiedzmy sobie szczerze, danego banku i tam możemy pieniądze z tego banku wypłacić. Nie? Czyli nie ma potrzeby podróżowania jak wcześniej z dużymi ilościami, <laughs> z dużymi ilościami pieniędzy. Za tym idzie. <laughs> jest bezpieczniej, po prostu, nie? Jest bezpieczniej. Pożyczki na procent, które z bankami są związane, również nam się zaczynają, no bo przecież z czegoś ten bank musi żyć, prawda? Bank, który do dnia dzisiejszego jest podstawą krwioobiegu finansowego państwa, reguluje um, przepływ pieniędza z miejsc, gdzie jest go więcej, w miejscach, gdzie jest go mniej, no żyje z tego, że pożycza na procent. Jest to zupełnie coś normalnego. No i tutaj, wbrew powszechnej opinii, w pożyczkach na procent nie specjalizują się wcale Żydzi, tylko właśnie Włosi, bo to oni ten cały system, Wynaleźli i z powodzeniem przez długie, długie lata stosowali. Odpowiednikiem gildii, czyli tych stowarzyszeń handlowych, tyle, że w rzemiośle będą cechy. Cechy, czyli również stowarzyszenia, ale właśnie rzemieślników czyli miasta głównie zamieszkują kupcy, rzemieślnicy kupcy tworzą tak zwane gildie, zapamiętajcie natomiast rzemieślnicy tworzą cechy. Cechy Prowadzą swoją działalność opartą na kontroli jakości, kontroli produktu, ustalają ceny, ustalają ilość tego produktu na rynku, no bo od tego przecież zależy cena. Nadzorują również kształcenie rzemieślników. Tutaj ten taki system, istniejący po części do dnia dzisiejszego, oparty na tym, że istnieje mistrz, mistrz ma swoich czeladników, czyli takie prawe ręce. Z kolei w najniższym stopniu są uczniowie, którzy aspirują na tych czeladników. Taki system w zasadzie troszeczkę zmieniony, oczywiście utrzymuje się po dzień dzisiejszy. Cechy, jak i gildie, bardzo często wspólnie spędzają czas, wspólnie chodzą do kościoła, wspólnie będą jakieś tam rozrywki zażywać. W czasie zagrożenia miasta również wspólnie będą walczyć, bo bardzo często tym gildią, tym cechom wyznacza się do obrony odpowiednie fragmenty murów czy też bramy stąd na przykład chodząc sobie plantami krakowskimi po tych pozostałościach po tym miejscu gdzie kiedyś były mury obronne tam w tych miejscach zaznaczonych gdzie kiedyś były bramy często możemy przeczytać właśnie nazwy tych bram nie brama szewska brama piekarska no no, no właśnie no mniej więcej od tego to pochodzi że Odpowiedzialnymi za utrzymanie tej bramy, remonty tych bram, a w czasie zagrożenia, obronę tych bram, no właśnie były odpowiedzialne odpowiednie cechy, prawda? Oni byli obarczeni obowiązkami utrzymania tego miejsca. Także cechy i gildie to jest ten, ta, ta, ta główna taka arteria rozwoju miasta. Od cechów i gildii wezmą się także nazwy całych dzielnic. Miejskich czy też nawet ulic w miastach, nie? szczególnie zwiedzając te bardzo stare miasta typu Kraków, czy Wrocław. Nie jest to niczym chyba odkrywczym, jak powiem, że takie ulice, jak Szewska, właśnie, czy, czy, czy Bednarska i tak dalej, to no, były związane z zawodami, które grupowały się przy tych ulicach i mieszkały tam, prawda, na co dzień, chcąc na przykład kupić jakąś beczkę lub inne drewniane wyroby, no szło się na ulicę Bednarską i tam te kramy tychże rzemieślników były wystawiane. Oczywiście najbogatsi kupcy, najbogatsi rzemieślnicy żyją w samym środku miasta, prawda? w samym centrum tego miasta, żyją przy rynku i w takich na przykład krakowskich sukiennicach wystawiają swoje produkty, oczywiście za ogromne pieniądze, prawda? Czyli chadzanie do takiej ówczesnej galerii handlowej, jakim były sukiennice, no to jest przywilej dla najbogatszych, nie? bo tam też są produkty najwyższych lotów, ale też najdroższe. Słuchajcie, wraz z tymi wszystkimi zmianami, 10, przepraszam, XI do XIII wieku, kończy się nam najciemniejsza epoka w historii, czyli to właśnie. Takie głębokie średniowiecze, to wczesne średniowiecze, w którym to wszystko po upadku Cesarstwa Rzymskiego, w tym jednym garku, niesamowicie się gotuje i wytwarza na nowo, możemy powiedzieć. Ponieważ te pozostałości tej kultury antycznej, tych wzorców oczywiście są, ale realia są zupełnie inne i nie można tak po prostu tego wszystkiego sobie przeszczepić. Powstaje to w wyniku naturalnej ewolucji. Społecznej, naturalnej ewolucji historycznej, ale z całą pewnością możemy powiedzieć, że Europa wchodzi teraz w okres takiego już nieprzerwanego rozwoju. Wieki ciemne bez wątpienia możemy już w tej chwili pożegnać. Co tam było dalej? Jakie inne jeszcze ciekawe instytucje i problemy miały wpływ na życie mieszkańców tego pełnego średniowiecza? ludzi żyjących w tym okresie o tym w słuchowisku następnym. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na kolejny odcinek.